Dzień dobry serdecznie, zapraszam na materiał, w którym omówimy sobie 6 najlepszych miejsc od 6 do 1 w 4 najsilniejszych ligach, 3 najniżej znajdujące się drużyny też w tych ligach, a do tego dam wam swoje top 3 w ligę i w ekstraklasie, także będzie komplet klątw, z których będzie można się śmiać za kilka miesięcy, także zawsze jest to pozytyw, a ja przypominam o specjalnej ofercie Canal Plus Online. A ja wracam do was z ofertą Canal Plus Online, bo pytaliście, jak przez tą moją link zakupić ofertę. Sprawa jest bardzo prosta, on was przekierowuje do takiego ekranu. Klikacie sobie sprawdź ofertę i macie tutaj do wyboru Canal Plus Super Sport, gdzie macie wszystkie mecze Champions League, Ekstraklasa, wybrane mecze EA Sports La Liga. To jest cena w pakiecie miesięcznym. Możecie do tego dodać pakiet Eleven Sport, więc macie 75 zł w cenie i macie praktycznie wszystkie wtedy mecze, jakie w ogóle możecie sobie wyobrazić. Załóżmy, że was interesuje oferta bez Eleven i możecie zmienić sobie na ofertę miesięczną, czyli w każdej chwili możecie zrezygnować. W ofercie rocznej macie taniej, ale musicie przez cały rok miesięczną płatność 65 zł robić, więc to zależy od was. Kiedy będą jakieś promocje, ciężko powiedzieć, bo na razie ta oferta schodzi jak świeże bułeczki, więc zachęcam im serdeczne dzięki za korzystanie z mojego linku. Moi drodzy, zacznijmy od Bundesligi. Zacznijmy od Bundesligi, jako że jest to liga, która pewnie statystycznie ma mniej fanów niż La Liga, Serie A czy Premier League. I zaczynamy od trzech drużyn, które moim zdaniem będą najniżej. To jest Holstein Kiel, St. Pauli i Bochum. Proszę mnie tutaj nie dopytywać, zwłaszcza w kontekście Bundesligi. Dałem te trzy ekipy po prostu patrząc sobie na spadki, awanse i tak dalej. Jeżeli któraś z tych drużyn, a ja o tym nie wiem, ma niesamowity potencjał, to przepraszam kibiców, moją ignorancją pozwoliłem sobie o tym zapomnieć, a my przechodzimy do sześciu ekip najlepszych. Na miejscu szóstym dałem Stuttgart, który też, jak poczytałem, to wśród fanów i ekspertów ligi jest sytuowany w tej wysoko, niektórzy nawet dają go do pierwszej trójki, muszę powiedzieć, mnie to zaskoczyło, ale mówię, no szczerze, ja nie jestem gościem, który śledzi Bundesligę jakoś mocno, więc tym bardziej te typy mogą być zabawne. Na piątym miejscu dałem Eintracht z Frankfurtu nad Niemnem, oczywiście. Na miejscu czwartym RB Lipsk i tak naprawdę tutaj zaczyna się moja największa, ta najsilniejsza czwórka, no bo jednak czwórka Liga Mistrzów, wiadomo o co chodzi. Więc RB Lipsk dałem najniżej. Wyżej dałem BVB i tak naprawdę mógłbym to sobie dowolnie zamieniać. Ja nie mam jakiegoś takiego mocnego przekonania, że BVB będzie tutaj na trzecim miejscu. Tym bardziej, że i Lipsk, i Borussia, to ja odnoszę takie wrażenie, jak przeglądam te mecze, one potrafią w ostatnich sezonach równie mocno zaskoczyć negatywnie, jak i pozytywnie, więc dla mnie to jest trochę taka losowość tutaj, jeżeli mam być szczery, a jeżeli mam być jeszcze bardziej szczery, to równie bardzo i Stuttgart może będzie rzeczywiście wyżej, nie wiem, natomiast to, co was interesuje najbardziej, to na pewno kogo wytypowałem na mistrza, bo że nie ma tutaj ani Bayeru, ani Bayernu do tej pory, no to jest oczywiste, mistrzem typuję Bayern Monachium. Żeby była jasność, Bayer Leverkusen nie tylko się nie osłabił, ale w zasadzie to jeżeli już, to się wzmocnił kadrowo. Został z nimi Xabi Alonso. Historyczne wyniki, historyczne rezultaty i można tak stwierdzić, że na zdrowy rozsądek to panie weź się pan puknij w łeb, bo nie ma powodu sądzić, żeby mieli zagrać gorzej. Ale jednak Bayern Monachium podrażniony. Bardzo mocno. Dobre ruchy transferowe wykonane. Nowy trener, dla mnie cały czas duży znak zapytania, bo mówię, nie śledziłem tych jego meczów w karierze poprzednich, jak on się sprawował jako trener, ale tak mówię, myślę, że Bayern nie może sobie pozwolić na dwa sezony bez mistrzostwa. I kogo to obchodzi w zasadzie, możecie zapytać, no Bayer Leverkusen nie będzie pytał o zgodę, czy znowu może rozegrać sezon bez porażki, ale ja jednak uważam, że no nie da się ukręcić takiego wyniku dwa razy, dwa lata z rzędu. Jeżeli się da, to możecie tutaj szotować, jeżeli Bayer Leverkusen wygra mistrzostwo, to kupuję sobie koszulkę tego klubu z nazwiskiem Alonso, no a co, idziemy się, główny architekt. Kolejna liga przed nami, przechodzimy w takim razie płynnie do Serie A i tutaj trzy najniżej ekipy, które widzę, to Como, czego bardzo żałuję, bo to jest piękne miejsce. Po prostu jezioro Como, jeżeli nie mieliście okazji widzieć, być, a macie możliwość jakiejś takiej podróży, to jest
dość niezły transport tam tanimi liniami, później jakimś autobusem czy pociągiem. Co za cudowne miejsce. No ale no, nie tak oceniamy, prawda, Piłeczkę. Tak samo w Wenecji mógłby być żal. Wiele pięknych koszulek ostatnio wydali i nas zaskakiwali. No zresztą Wenecja, no to też, nie? Bon ton miasto. No i Lecce dałem dlatego, że no, nazwa sama wskazuje, nie? No Lecce. Kurwa, jakie nieśmieszne, że aż sam się z tego nie śmieję. Takie jest moja trójka, tak jak w przypadku Bundesligi. Jak wiecie, mnie interesują bardziej te topowe drużyny zawsze niż te z dołu. Przepraszam, no tak mam. Nie przepraszam, ale nie jest przykro. Więc jedziemy w top 6. Zaczynamy od Rzymu, od Lazio. Lazio i tutaj też powiem szczerze, jeżeli chodzi o miejsca 4-6, to miałem dużą zagwozdkę. Miałem dużą zagwozdkę, ostatecznie zdecydowałem się dać Lazio na miejscu 6, a nad nimi Atalantę. I ktoś zapyta, czemu tak nisko? No ale to nie jest też ta Atalanta sprzed, powiedzmy, 3 lat. To jest też trochę inna ekipa. Ja myślę, że do Ligi Mistrzów oni nie wejdą. Więc ja typuję, że Atalanta, Lazio, 5-6 miejsce, a na 4 miejscu Roma. I trochę sam siebie zaskoczyłem, jeżeli mam być szczery tym typem. No ale biorąc pod uwagę pozytywne zmiany, które tam w klubie zaszły, dobrą rękę trenera, którą widać, to myślę, że oni naprawdę, i życzę im, żeby do tej Ligi Mistrzów się dostali. To jest takie moje jakby wishful thinking, myślenie życzeniowe być może, ale tak. Na miejscu 3 natomiast daje AC Milan. Milano, które uważam nie będzie równie mocne jak... Tym bardziej, że przecież Rafael Leao zaraz odchodzi do Barcelony. No to o czym my w ogóle mówimy? Sadut, witamy. Leao, welcome to. Welcome to team with Kimiś i inna ekipa. Zapraszamy serdecznie, rozgość się. No tak, typuję... Jeżeli chcecie, żebym wam to uzasadnił jakoś, to tego nie zrobię, bo nie potrafię. Znaczy bardziej potrafię uzasadnić, dlaczego wyżej widzę Juventus i Inter niż sam ten Milan. No i właśnie, kto wygra? Kto wygra Serie A? Te fanfary, to oczywiście werble. Inter znowu z mistrzostwem Włoch, tak to widzę. Juventus drugi, aczkolwiek, no jakim Chiesę zabierzemy i już stworzymy Chiesa, Leao, Nico Williams, wiecie, ten sextet z przodu, to myślę, że może być różnie, a tak całkiem poważnie. Motta jest argumentem, który sprawia, że rozważałbym ich jako mistrza. Motta jest takim argumentem, ale jeżeli chodzi o kadrę, to bardziej przekonuje mnie kadra Interu. Poza tym, no też jest doświadczona już w tej walce nieco bardziej o to mistrzostwo. Wcale mnie nie nudzi seria, jak widać. I tak to widzę, no myślę, że tam o tym, zwłaszcza początek, rzeczywiście może ten mecz nie wyszedł Interowi, ale to nie zmienia moich typów na koniec sezonu. Dobra, w takim razie przejdźmy, La Liga zostawiamy sobie na koniec. Zanim przejdziemy do Premier League, to na szybko top 3. Top 3 we Francji, ja to widzę jako PSG na mistrzu. To jest kadra, która wygląda o wiele gorzej na papierze niż w ostatnich latach, ale uważam, że Luis Enrique ma łeb na karku i poza tym nawet gorzej wyglądająca kadra PSG to nadal jest kadra, uważam, niedościgniona, jeżeli chodzi o ligę, więc daję ich na pierwszym miejscu. Na drugim daję Monaco, na trzecim Lille. Nie śledzę ligę kompletnie. Jeżeli mówię bzdurę totalną, to się pośmiejemy przynajmniej, ale tak to widzę. I Ekstraklasa. 4 lata oczekiwania. Jel jak Legia! Widzę ją na mistrzostwie. Jelo. I ty... Z trenerskimi pozdrowieniami. Oczywiście to jest żałosne zachowanie, ale Legia myślę, że ma szansę wygrać to mistrzostwo. No kurde, patrzyłem po tych innych drużynach, po składach. No tak, takich typuję. Jagiellonię na drugim miejscu, Lecha na trzecim. Wiem, że tam jeszcze Raków przecież, ale no jakoś to trzeba było pomieścić i zrobiłem tak, jak widać. Przejdźmy w takim razie do Premier League. O. No i tak, 3 najniżej oceniane to jest Ipswich Town, Fulham i Southampton. Powiem wam, tak ciężko było mi wytypować 3 najniższe ekipy w tej lidze. W ogóle najcięższa ona jest do wytypowania. No nie oszukujmy się, tutaj ani tych spadkowiczów łatwo nie jest wytypować, ani jakoś dobrze z przodu uszeregować tą ekipę, kto będzie gdzie. No ale trzeba się było podjąć, podjąłem się moich najniżej ułożonych, widzicie. Na 6 miejscu daje Newcastle. Myślę, że dla kibiców tego klubu to raczej wynik niekoniecznie turbo satysfakcjonujący. Oni na pewno mają chrapkę na top 4 i myślę, że mają predyspozycję, żeby tam wejść, bo jak na
pieniądze szejków zarządzany klub uważam nieźle, nie? Nie poszli w głośne nazwiska. Myślę, że te kadry budują naprawdę rozsądnie. Mówię, mają szansę być wyżej. Ja ich widzę mniej więcej w okolicy 6. miejsca i nawet zbluźniłem, bo wyżej dałem Tottenham od nich, nie? I dla wielu to pewnie jest bluźnierstwo. Na 5. miejscu u mnie Tottenham. Ostatnio na live mówiłem, że na 4., ale to znowu myślenie bardziej życzeniowe. Życzę, Bolku, tobie, żeby tak było. Ale... ogólnie widzę ich jednak na miejscu 5, a na miejscu 4 dałem Manchester United. Tak jest. Ten Hag krytykowany, już po prostu wywożony na taczkach z klubu. Ja uważam, że pokaże w tym sezonie, że jest trenerem niezłym, nie? Że jeżeli ma do dyspozycji ekipę zdrową, co już się trochę mu skomplikowało, to jest w stanie dowieść tę Ligę Mistrzów i daje go na 4. miejscu. Na 3. daje Liverpool pod wodzą nowego menedżera. Uważam, że oni są w stanie powalczyć nie tylko o to top 4, tylko ja uważam, że oni naprawdę są w stanie w tym sezonie powalczyć również o mistrzostwo. Ogólnie powiedziałbym, że ta trójka czołowa to u mnie w głowie, jak sobie o tym myślę, ma niewielkie różnice. Nie widzę tutaj drużyny, która odjeżdża na 8-10 punktów. Klepie sobie to mistrzostwo easy i pozdrawiam wszystkich. I myślę, że Liverpool będzie w tej grupie mistrzowskiej obecny do samego końca. Więc kto wygra? Jak widzicie, brakowało tutaj dwóch ekip. Zresztą chyba dla większości faworyci. No i dobra. Dałem Arsenal na 1. miejscu. Powiem wam, że to oczywiste, że na papierze faworytem jest Manchester City. Kadra, trener, doświadczenie, no wszystko. Natomiast Arsenal ma Kaja Havertza, nie? Także, well, no cóż. Ale ja tak sobie myślę, że ten Arsenal naprawdę imponował. Poprawili się kadrowo. Kurde, no nie wiem. Myślę, że to taka jakaś przełamanie. To już i tak jest niemożliwa dominacja jak na Premier League standardy tego Manchesteru City. I to byłoby, jakby oni jeszcze kolejny rok dorzucili, to już byłoby naprawdę dużo. To już byłoby bardzo, bardzo dużo i myślę, że to się jakoś musi skończyć i Arsenal to zakończy w tym sezonie. No i na końcu szybciutko, bo mówię, omawialiśmy to już w Lachu kontra Futrol, ale dla tych, którzy nie oglądali na kanale BetClick. La Liga. Trzy drużyny najniżej, które widzę, to są Ogórki, dosłownie Leganes. To jest Real Valladolid i to jest też życzeniowe, ale ja z panią, żeby zdupcyć go, żeby znowu z tej ligi poleciał na łeb, bo to jest nie tylko przyjemność, ale też duża przyjemność, a nawet wielka radość widzieć, jak są gdzieś tam w drugiej tabeli. Niech ich Braithwaite kupi i w sumie to nie wiem, po co miałby ich kupować, co to za wymiar kary. Nieważne. W każdym razie tak widzę tą trójkę, która spada. Natomiast jeżeli chodzi o top 6, na miejscu 6 Athletic Club de Bilbao, które już mnie rozczarowało w pierwszej kolejce. Niedobrze. Panowie, niedobrze, bo ja tu liczę, że to jednak top 6 się utrzyma. No nie wierzę, że to będzie top 4, ale myślę, że na 6 miejscu uda się Baskom wcisnąć. Taka jest moja wola. Na miejscu 5, choć tutaj powiem wam szczerze, bardzo się zastanawiałem, czy nie zamienić tego z 4. Dałem ostatecznie żółtą łódź podwodną na 5, bo jest pod wodną, jest pod niebieskim, a niebieski to jest Liga Mistrzów. Jezus Maria. Przepraszam was. Villarreal. A na 4 dałem Real Sociedad i jeżeli mam być szczery, to jest tutaj wymienność dowolna. Zresztą to jest kolejna liga, w której te miejsca 4-6 mogę sobie rotować do woli, chociaż Athletic nie wierzę akurat. Nie, to raczej Villarreal Sociedadem bym zanimił, a nie zapominajmy, że i Betis przecież tu gdzieś się może wcisnąć. No ale dobra, jakoś to trzeba było ułożyć i tak wiadomo, jak oceniam top 3. I teraz na miejscu 3 dałem Atletico. Ale zastanawiałem się długo, czy na pewno to oni tu powinni być. I dobra, nawet nie będę spoilował. No mistrzem, każdy wie, że Real jest, będzie na mistrzostwie, Barcelona na miejscu 2. Ale bardzo się zastanawiałem, czy nie zamienić Barcelony z Atletico, bo naprawdę to okienko Atletico mi się bardzo podoba. Czego nie mogę powiedzieć o okienku Barcelony, bo zaraz jeszcze już pomijam, że już ten Gundogan jest praktycznie klepnięty, że odchodzi. Już jest, dzisiaj przeczytałem, że Christensen ma niby odejść. Jezus Maria, więc naprawdę im więcej czytam, skłaniam się do tego, że oni po prostu mogą być na 3. miejscu. Nie wierzę w teorie mówiące o tym, że w Realu coś się tak posypie, że tego mistrzostwa nie wygrają. I oczywiście w pierwszym meczu długimi fragmentami wyglądało to bardzo źle, jeżeli chodzi o Real, ale były fragmenty, gdzie wyglądało to bardzo dobrze. Ja uważam, że im dalej w las, tym więcej będzie fragmentów, gdzie to wygląda dobrze, a mniej, gdzie wygląda źle. Ancelotti, nie oszukujmy się, specem jest też wybitnym. Nie mówię, że nie jest takowym Flick, nie? Czy Simeone, ale to, na co liczę w tym sezonie, i to tak szczerze wam powiem, to żeby to nie było znowu cały czas przewaga
sześciu punktów Realu, jeszcze klasyk przez nich wygrany, nie daj Boże, w ten pierwszy. I masz cały czas taką świadomość, że Jezus, no niby to wszystko jest w zasięgu, no ale i tak już wiadomo, kto tym mistrzem będzie. Tylko na to liczę. A najchętniej bym chciał, żeby wszystkie trzy drużyny cisnęły w miarę równo, bo to byłoby naprawdę ciekawe. Znaczy dobra, no najbardziej to bym chciał, żeby Barcelona miała 10 punktów przewagi i utrzymywała ją przez cały sezon, nie? Ale jak już trzymamy się nieco bardziej realistycznych scenariuszy, to żeby ta walka była naprawdę wyrównana i żeby nie było kogoś takiego, kto odskoczy i po prostu cały sezon będziesz sobie tylko patrzył i czekał. No dobra, dajcie im już ten trofeum, miejmy to z głowy, poczekajmy na kolejny sezon. To jest jedyne, czego bym nie chciał. Tak to widzę, dawajcie, co zaskoczyło was najbardziej, z czym się najbardziej nie zgadzacie, co byście zamienili. Widzimy się w komentarzach, moi drodzy. Dziękuję wam za dzisiaj. Pozdrawiam.